W Sosnowcu Pogoni otwarta została Akademia Sztuk Walki Sportowe Zagłębie. Treningi boksu, MMA, grapplingu i siłownia to tylko niektóre z oferowanych usług. W dniu dzisiejszym nasi piłkarze odwiedzili Sportowe Zagłębie, gdzie wzięli udział w pokazowym treningu, podczas którego dostali w kość od trenera boksu. Przed piłkarzami ważne spotkanie z energetykiem Rob Rybnik i widać, że takie treningi pobudzają, bo widać ogromne zaangażowanie. Tak, oczywiście, powiem szczerze, takie treningi właśnie to jest typowo takie rozwijające, bo oni mieli teraz treningi siłowe, więc takie treningi teraz typowo rozluźniające, trochę szybkości dla nich jak najbardziej potrzebne. Dobra, uwaga, czas! No, podejrzewam, że jakby tak przychodzili częściej takie treningi robić, to też by to miało dla nich jakieś znaczenie większe. Taka pozytywna agresja w sporcie bardzo ważna, prawda? Bo to... jeśli chodzi o sporty walki, wiadomo, że no, trzeba mieć trochę charakteru, żeby wchodzić do tego ringu, czy w ogóle, czy na sparingi. Jednak to jest sport kontaktowy, trzeba tutaj się troszeczkę poboksować. No jedni tego nie wytrzymują, jedni są po prostu otwarci, lubią się boksować, także tak to wygląda, jak wygląda. Fajnie, że coś takiego powstało tutaj na Zagłębiu, bo bynajmniej teraz i czym tutaj widać te mało laty, po prostu zamiast stać pod blokami, no mogą tutaj sobie przyjść i troszkę coś tam porobić, prawda? Boks, trzeba powiedzieć, że to jest taki bardzo lubiany, popularny sport i chyba też może nie kształtuje tak charakteru jak karate czy coś, ale w pewien sposób... Bardzo, jeśli jest tylko prowadzony przez dobrych ludzi, na pewno kształtuje charakter. Dużo serca trzeba tutaj zostawić jednak, jak przychodząc na trening bokserski, no jednak serca troszeczkę i zdrowia trzeba zostawić. Także tak jak mówię, jest to jak najbardziej sport dla twardych chłopaków, no. W zajęciach wzięli udział praktycznie wszyscy zawodnicy naszego zespołu, a także asystent trenera Artur Derbin. Prezes i pozostali szkoleniowcy przyglądali się treningowi z boku, choć widać było, iż mieli chęć wyżyć się na matach. O wrażenia zapytaliśmy trenera Mirosława Smyłę. Trenerze, można powiedzieć, że przed meczem z Rowem Rybnik zespół będzie bardzo napompowany. Dobry żart. Nie, taka forma połączenia integracji z kibicami, łącznie z przyjemnościowym treningiem w zupełnie innych warunkach, w zupełnie innej formie. Myślę, ta forma też i zabawowa, ale też troszkę tu pracują, trzeba powiedzieć szczerze. Przyda się na przyszłość, aby szanować to, co się robi. A tak poważnie, fajnie jest, jak w ciągu mikrocyklu można coś zaproponować zawodnikom oprócz boiska i standardowych jednostek treningowych. To jest taki dodatek. Na przykład, jak powiedziałem wcześniej, możemy się spotkać z kibicami, porozmawiać na luzie, a nie w ferworze walki, gdzie emocje często biorą górę. Tutaj na luzie, na spokoju widać, że jest to dosyć przyjemne. Ale widać, że w zespole taka pozytywna agresja wzbudzona i to chyba bardzo duży atut. No jasne, no, worek dla mężczyzny plus rękawice bokserskie zawsze motywują. Tam gdzieś mój asystent Artur Derbin ciężko walczy na worku, widać, że nieźle mu to wychodzi. Zagłębiacy ostatnio pokazali, że potrafią podnieść się po ciężkim knockdownie i wygrać pojedynek. Dlatego dziś byli naładowani energią, a niektórzy jak Marcin Sierczyński prezentowali niezłą technikę uderzeń. Mieliście okazję trenować m.in. kickboxing, ale te dzisiejsze zajęcia chyba jedne z ciekawszych takich poza piłkarskich treningów dla Was. No na pewno fajna inicjatywa. Kibice zaprosili nas tutaj na... Niedawno otworzyli klub, był przedstawiciel kibiców u nas zaprosić nas, z miłą chęcią przyszliśmy tu, zawsze to coś innego, można fajnie poboksować, tutaj trener pokazał nam takie podstawową technikę, także na pewno fajne zajęcia dzisiaj. Całe otoczenie tutaj patriotyczne, takie wyzwalające, pozytywne, takie sportowe emocje. Trzeba powiedzieć, że chyba przed meczem z energetykiem takiego pozytywnego kopa może Wam to dać. No na pewno, my tu jesteśmy pierwszy raz, cały wystrój tego klubu w ogóle fajnie zrobiony, fajnie to wszystko zorganizowane. No i tak jak mówisz, no taki kop do pracy, ciężkiej pracy przed meczem z Rowem Rybnik. Najpierw to ten powrót z dalekiej podróży z 0-2 do 3-2, teraz ten trening, to można powiedzieć, że taka pozytywna agresja też chyba w Was będzie, bo to no, nie często się wraca z takiej dalekiej podróży, bo wielu kibiców mówiło, że z tego 0-2 się nie podniesiecie, a Wy jednak pokazaliście charakter. No na pewno i tym bardziej to zwycięstwo z siarką jest dla nas cenne, dlatego właśnie, że pokazaliśmy tym kibicom, którzy już nas wątpili, że jesteśmy w stanie wyciągać takie mecze. Na pewno taki mecz bardziej nas cieszy niż wygralibyśmy 3-0, znaczy no bardziej nas cieszy z tego względu, że właśnie podnieśliśmy się, po tym się poddaje zespół właśnie, że byliśmy się w stanie podnieść z takiego czegoś i myślę, że na kolejne mecze na pewno doda nam to pewności siebie i pomoże nam to w kolejnych kolejkach. Ja tak mówię, wszystko się przyda, tak samo Wam, my od Was, trochę, wy od nas.
Jest fajnie. Mam nadzieję, że się podobało.